Czarownice z całej Polski przybyły na historyczny, ponieważ pierwszy sabat, który odbył się w sobotę 11 sierpnia w Natura Park. Pomysł na bieszczadzki sabat czarownic to efekt wieczornych spotkań trzech wiedźm rodem z Polańczyka. Nie było żadnej imprezy w Bieszczadach tylko i wyłącznie dla kobiet. Wszystko było i kręciło się wokół mężczyzn. No, stąd ten pomysł na sabat czarownic tylko i wyłącznie dla kobiet. Pomysł sabatu od razu przypadł do gustu Agacie Pomykale, która na co dzień pełni funkcję wójta gminy Baligród. Mnóstwo turystów, mnóstwo gości. Co prawda nie mam dzisiaj stroju czarownicy, zapomniałam chyba ubrać. Jestem tu bardziej jako gość i widz, ale pełna podziwu, entuzjazmu i radości, że tak wiele osób przybyło. Organizatorem sabatu przy współpracy z gminą był ośrodek Natura Park w Stężnicy. Celem imprezy jest popularyzacja Bieszczad i wypoczynku w gminie Baligród. Gdzie można będzie przy okazji tej imprezy poznawać też Bieszczady, bo oferujemy tutaj przejażdżki offroadowe, przejażdżki konne, wycieczki i to jest tak zwane poznawanie Bieszczad. Podczas sabatu wybrano pierwszą czarownicę Bieszczad. To zaszczytne miano przypadło w udziale czarownicy Krysi. Bardzo lubię, jak jest troszkę fantazji w naszych Bieszczadach, a zwłaszcza te czarownice. Nie bieszczadzkie anioły, a czarownice bieszczadzkie. Miano pierwszej czarownicy Bieszczad zobowiązuje. Stwierdzili to Michał i Grzesiek, którzy wraz z zespołem Magister Jacek zadedykowali czarownicy Krysi piosenkę. Gładzę czuję ciało, skradam się do jej ust. Wiem, że to jeszcze za mało, aby czarownicę mieć. No, aby mieć, o nie! Pomysł sabatu przypadł do gustu wielu paniom, które sobotniej nocy dominowały nad mężczyznami. Ludzie mogą się przebrać i w ogóle pobawić się na nim. Takie prawdziwe czarownice, mamy różne wspaniałe drinki, ale nazwy są czadowe. Impreza jest fajna, bo można się poprzebierać, są różne konkursy, zabawy. No i tak, no jest jakaś impreza w Bieszczadach, coś się dzieje. Część oficjalną sabatu zamknął występ Angeli Gaber Trio. Oficjalną, ponieważ to, co działo się do wczesnych godzin porannych, to tajemnica bieszczadzkich czarownic, ale przecież o to chodzi w sabacie. Miejmy nadzieję, że sabat na stałe wpisze się w kalendarz bieszczadzkich imprez i godnie zastąpi bieszczadzkie anioły, po których Bieszczady nadal nie mogą znaleźć wiodącej imprezy, a potencjał zlotu czarownic Natura Park jest naprawdę olbrzymi.